Cześć wszystkim, cześć Rosy, ja jestem Ciara Rosago, jestem stylistą fryzur od 11 lat, ponad w zasadzie, bo zacząłem bardzo szybko jako dziecko. No i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to wszystko się u mnie zaczęło, jak wyglądała moja nauka fryzjerska i nie tylko, i w ogóle, i w szczególe. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeśli film Ci się spodoba, to zostaw kciuka w górę, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. A żeby być jeszcze bardziej na bieżąco, to kliknij dzwonek obok subskrypcji. Tak naprawdę włosy towarzyszyły mi od samego dziecka. Pamiętam, jako mały chłopiec przychodziły do mnie kuzynki, albo nawet kuzyni z długimi włosami. I wiecie, ja tam czesałem te włosy, no po prostu uwielbiałem te długie włosy. Uwielbiałem je czesać, rozczesywać, maczać te włosy, jakieś warkocze robić, które w ogóle nie wychodziły, no ale próbowałem, bo ja wszystkiego próbuję, aż w końcu mi się uda. Chyba, że ja tego nie lubię, to nie. Aż tak nie. No i wiecie, te włosy zawsze były. No i potem moje kuzynki niektóre źle kończyły, bo poszły nożyczki w ruch. Lalki moich kuzynek i nawet moje lalki wyglądały bardzo różnie. Niektóre wyglądały trochę lepiej, niektóre gorzej. Nawet, słuchajcie, robię im doczepy, rozumiecie? Budaprem na łeb, heja. I doczepy były z jakichś tam obcinanych włosów, więc o Jezus. Moje zabawki wyglądały różnie, chociaż każdy chciał je mieć, bo ja naprawdę o nie dbałem, mimo że były jakieś zmutowane. No ale cóż, to wszystko zaczęło się tak właśnie z tymi włosami. Nie będę tutaj się nie wiadomo jak rozpisywał nad tym, no ale było jeszcze tak, że zacząłem jako w zasadzie dziesięciolatek robić takim babcią, wiecie, w bloku trwałym albo jakieś tam takie podstawowe strzyżenia i zawsze jakaś kasa w ręku była, także wiecie, nie miałem źle. No i tak to wszystko się zaczęło. Potem było właśnie gimnazjum. Gimnazjum było najgorszym okresem mojego życia pod każdym względem, ale to na inny odcinek. Jeśli chcecie się dowiedzieć o moim gimnazjum, co się działo i jakie przetrwałem, dajcie mi znać w komentarzu, bo wiem, że nie tylko moje życie było koszmarem w gimnazjum, ale nie mogłem się dać i dobrze, ale mogło to się skończyć naprawdę tragicznie. No i z gimnazjum, przez swoją głupotę, naiwność, nie wiem co jeszcze, nie wiedziałem chyba do końca co chcę robić, poszedłem za moją wtedy jeszcze przyjaciółką do liceum ogólnokształcącego, co było błędem, no ale cóż. Trzeba popełniać błędy, żeby poznać samego siebie. No i wytrzymałem w tym liceum rok. To też była katastrofa pod każdym względem. I po roku tego liceum zrezygnowałem. Wakacje. Stwierdziłem, że nie wracam do tej szkoły. No i stwierdziłem, że pójdę na fryzjera. Więc poszedłem do zawodówki. Moja klasa była o takim profilu jakby zawodowym. To było tak dziwnie w ogóle w tej szkole. Bo ja nie byłem w klasie fryzjerskiej. Byłem w klasie jakby zawodowej. Ale tam było tylko tak naprawdę dwóch fryzjerów, to jeszcze facetów. Z czego ja i Bartek byliśmy totalnie inni. Ale jeśli gdzieś tam on to oglądał albo gdzieś do niego dotrafiło, to pozdrawiam. Z Bartkiem się dogadywaliśmy i w ogóle to było śmieszne, bo w mojej klasie byli sami faceci. Tylko wyobraźcie sobie, ja byłem takim kucherkiem, fryzjerczykiem, takim Michasiem i wyglądałem mniej więcej tak. A oni, wiecie, większość z tych chłopaków poszło na jakiegoś tam, wiecie, rzeźnika, murarza, tynkarza, coś tam. I to nic złego, ale większość z nich to było takie... Tak wyglądało moje życie w zawodówce, niestety. Dlatego prawie w ogóle do niej nie chodziłem i ledwo ją zdałem. Ale nie wierzcie z mojego przykładu. Ja skupiałem się w tej szkole totalnie na zawodzie fryzjera, tak totalnie. Słuchajcie, ja po szkole czasami chodziłem na praktyki, ćwiczyłem w domu, miałem główkę treningową, nawet nie jedną i na kuzynkach ćwiczyłem, na koleżankach, jeździłem po całym Tczewie, zarabiałem kasę. Ja byłem już fryzjerem w zasadzie bez tej szkoły. Wszystko było wtedy oparte na włosach w moim życiu. Wszystko. Ja się tak mocno skupiłem na tym zawodzie. Naprawdę bardzo dużo ćwiczyłem. Ale nie było łatwo, ponieważ pierwsze moje praktyki były totalną porażką. Był tam totalny mobbing i w ogóle. Jeśli chcecie o tym posłuchać, to tutaj u góry wyświetli wam się odcinek, w którym mówię o tych praktykach i mówię wam, jak sobie z tym poradzić i jak to zmienić i że nie wolno się bać. Po roku w zawodówce zmieniłem praktyki na inne i tam było już dużo, dużo lepiej. Nie było idealnie, ale muszę przyznać, że dużo sam się nauczyłem, mimo że byłem wykorzystywany totalnie i moje umiejętności też, no ale tam dużo się nauczyłem, więc chociaż tyle dobrego. No i tak to wyglądało. Były też w tej zawodówce takie kursy, czyli raz w roku miałem taki miesięczny chyba, czy miesięczny kurs, nie pamiętam dokładnie, bo już to było dawno temu. No ale był miesiąc chyba, albo dwa miesiące taki kurs, że się już do szkoły nie chodziło, tylko na te praktyki cholerne. Cóż. No i chodziło się na taki kurs i tam mieliście tylko jakby takie zawody, i tam mieliście tylko takie przedmioty jakby zawodowe, czyli historia fryzjerstwa, jakaś tam chemia, skóra głowy, włosy, jak jest zbudowany włos, skóra głowy, jak jest zbudowana to, wszystko takie, żeby to zrozumieć od strony takiej, wiecie, biologicznej, chemicznej, wszystko, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, żeby podczas już bycia fryzjerem w przyszłych latach
rozumieć, co się w ogóle robi, bo to jest bardzo ważne, naprawdę to jest bardzo ważne. Jeśli w ogóle chcecie usłyszeć o tym, jak jest zbudowany włos, jak to wszystko działa, jeśli was interesują takie bardziej naukowe tematy, to dajcie mi znać, chętnie nagram dla was taki film. Kursów nienawidziłem, ponieważ były tam osoby z różnych szkół, po prostu zebrane w jedną klasę i to, co tam się działo, to była po prostu masakra. Jezus, jak ja sobie przypomnę, jeszcze taka laska była z moich poprzednich praktyk, która była tak fałszywą, no po prostu nie wiem, jak to opisać, ale to była po prostu masakra. To była masakra. Gdyby nie mój kolega Bartek i tam może jeszcze dwie poszczególne osoby, to bym zwariował. No większość tych ludzi to była taka patologia, ale naprawdę taka patologia z taką sieczką w głowie, że po prostu masakra. To ci ludzie robili i też mnie oczywiście w jakiś tam sposób krzywdzili, no ale o tym kiedy indziej. Ale oczywiście ja byłem silny i sobie nie dałem. Najlepsze jest to, że nasza główna nauczycielka, która tam nas jakby uczyła, była też jakaś umysłowo niedorozwinięta, ponieważ widziała centralnie, że na mnie jedzie większość grupy, gdzie ja nic za bardzo nie robiłem, a ona broniła ich, rozumiecie to? Bo ja się broniłem. No co ja miałem stać jak taka ciapa i sobie, nie wiem, z tego nie robić, że ktoś mnie wyzywa, albo ktoś mnie bije, albo ktoś coś tam robi? No po prostu to była jakaś masakra, to była taka patologia. W ogóle szkoła u mnie w życiu to była totalna patologia. Naprawdę. Może 2% z tego wszystkiego jest jakiegoś pozytywu. Poznałem moich przyjaciół i jakieś tam zdarzenia były fajne, ale reszta to jest patologia. Słuchajcie, to co ja przeżyłem w szkole, od podstawówki do gimnazjum, poprzez to liceum rok i zawodówkę potem, to masakra. To jest po prostu masakra, ale jeśli chcecie usłyszeć, to też na inny odcinek. No i wiecie, w końcu skończyłem tą zawodówkę, ledwo co, bo jeszcze potem w międzyczasie wyjechałem w ogóle do Londynu. Myślałem, że stamtąd nie wrócę, ale przez to, że miałem artystyczne zdolności, działałem jakoś tam w szkole, artystycznie coś tam pomagałem, bla bla, to byłem traktowany z przymrużeniem oka. Także zdałem tą zawodówkę, miałem też super wychowawczynię, to była tak super wychowawczyni. Zresztą w liceum, jak chodziłem rok do liceum, to też miałem super wychowawczynię. Tak, serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają. I jeszcze miałem w gimnazjum panią z matematyki super. Tak, pani z matematyki była super i chemii, z chemii była super. No ale to już dobra, bo odbijam od tematu, a to nie o tym. No i słuchajcie, skończyłem tą zawodówkę, potem poszedłem zdać egzamin czeladniczy, czyli taki egzamin jakby zawodowy. I on był praktyczny i teoretyczny. Zdałem najlepiej z całej grupy. Ale co jest ważne? Nieważne są te egzaminy, na jaką ocenę zdasz. Nieważne są te praktyczne egzaminy, teoretyczne egzaminy. Nieważne, czy w ogóle poszło. Nieważne, czy w ogóle pójdziesz do szkoły fryzjerskiej, jak ją skończysz, kiedy ją skończysz, ile masz lat, to wszystko jest nieważne. Wiesz, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, czy masz pasję, czy masz zapał, czy masz chęci, czy masz ten dryk, bo to trzeba mieć też ten dryk. Jak nie, no to będzie trochę ciężko, ale... I po prostu ambicje i chęci do tego, bo to muszą być ogromne chęci. Nieważne, czy masz 10 lat i zaczynasz, czy masz 20 lat, czy 25, czy 30, czy 40, nieważne. Słuchajcie, ja znam faceta, który po 40 zaczął być fryzjerem, a jest z zawodu tancerzem. Wszystko jest możliwe. Nie poddawajcie się, walczcie o te swoje marzenia, czy o swoje cele. Nieważne, ile masz lat i w jakiej sytuacji teraz jesteś. Zacznij już teraz. Wszystko jest możliwe, uwierz mi, wszystko jest możliwe. Ja zaczynałem tak, ale ty nie musisz tak zaczynać. Dostaję od was bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo wiadomości. I pytacie się mnie, jakie praktyki, gdzie iść, jaka szkoła, jakie to, czy lepiej technikum, czy lepiej zawodówka. Słuchajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od was. Ja wam mogę coś podpowiedzieć, ale nie mogę za was zdecydować, bo nie chcę brać odpowiedzialności no, za waszą jakby edukację tak w 100%. Mi jest bardzo miło, że się mnie pytacie takie rzeczy i no, czuję wręcz taką troszkę odpowiedzialność za to, ale ja mogę wam tylko doradzić, ale nie mogę za was zdecydować. Ja po roku rzuciłem ogólniak na rzecz zawodówki. Ale po zawodówce zrobiłem sobie średnie wykształcenie zaocznie. Więc możecie zrobić tak, możecie iść do technikum. Znaczy, technikum jest też spoko. Minusem jest to, że trwa dłużej, bo 4 lata. Tak, może sobie teraz pomyślę, ale ty tak długo robiłeś, bo to. Dobra, ale to jest indywidualna sprawa. Każdy trochę indywidualnie do tego podchodzi. Chodzi o to, że w technikum masz 4 lata i masz bardzo dużo nauki nad tym, żeby zdać tą maturę, to wszystko tam inne te pierdoły. I masz też praktyki, ale tych praktyk jest o... Wiele razy mniej niż w zawodówce. Bo ja w pierwszej klasie miałem 2 razy w tygodniu praktyki, jeszcze byłem zmuszany czasami w weekendy albo w jakieś inne dni, więc tak tego było dużo. W drugiej klasie miałem chyba 3 dni praktyki albo 4, a w trzeciej klasie praktycznie do szkoły się chodziło 1 dzień i to było raz na 2 tygodnie, a reszta była praktyk, więc normalnie jakby ja pracowałem, więc ja miałem czas i miałem możliwości, żeby też się tego zawodu nauczyć praktycznie i teoretycznie w różny sposób.
więc ja z tymi głosami, wiecie, przebywałem bardzo dużo. Do tego jeszcze chodziłem na jakieś tam indywidualne szkolenia. Sam tworzyłem swoje jakieś techniki już jako dziecko, jako nastolatek. I na tych praktykach ja spędzałem naprawdę mnóstwo godzin, o wiele więcej niż trzeba było. I oprócz tego, że chłonąłem wiedzę, nic z tego nie miałem, bo moja szefowa też nie była jakoś za bardzo hojna. No ale cóż, sprawiedliwość nie istnieje. Chociaż gdyby istniała na świecie, by było o wiele lepiej, ale nie ma jej, nie było i raczej już nie będzie. Dlatego ja często powtarzam, że w życiu jest się albo ofiarą, albo drapieżnikiem. Ja wybrałem w końcu to drugie, dlatego udaje mi się osiągnąć wszystko, co chcę. Oczywiście robię to w taki sposób, żeby nie skrzywdzić jakichś niewinnych osób. Ale jeśli ktoś jest po prostu jakąś złą osobą i staje mi na drodze, no to... szachmat. I potem jak skończyłem te wszystkie szkoły, te zaoczne i inne w ogóle różne rzeczy, no to oczywiście przeprowadziłem się do Londynu na chwilę, ale potem ogólnie był ten Gdańsk już głównie. I jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądały prace, moje początkowe takie już prace jako pełnego, takiego pełnoprawnego stylisty, fryzjera, no to tutaj macie kolejny odcinek, jak to wyglądało. Bo uwierzcie mi, to nie jest to łatwy zawód. To nie jest łatwy zawód pod względem nauki tego zawodu i jeśli chodzi o teorię i praktykę. To nie jest łatwy zawód, jeśli chodzi w ogóle o sam ten zawód. To nie jest łatwy zawód, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, która jest bardzo trudna, bo ludzie są po prostu czasami nienormalni i mylą cię z psychiatrą. Musisz o tym wiedzieć. Dostaję naprawdę od was dużo wiadomości, czy że jesteście tacy, czy tacy i czy się nadajecie. Ja nie mogę tego tak, wiecie, powiedzieć, bo to też zależy na jakich ludzi traficie, na jaką pracę traficie. Ale ogólnie, jeśli ktoś jest taką myszką, taką ojej, i będzie cały czas taki, to przepraszam, ale taka osoba będzie miała w tym zawodzie przejebane. Bo nie poradzi sobie z pracodawcą, który ją wykorzysta, nie poradzi sobie z klientami, którzy mają czasami nie poradzi sobie w trudnych sytuacjach, kiedy coś spieprzy i będzie musiał naprawić te włosy, mimo że za chwilę jest kolejna klientka. To jest praca często pod ogromną presją, pod takim ciśnieniem. Nie zawsze, ale często tak jest. To jest naprawdę trudny zawód. Pod względem fizycznym też jest ten zawód trudny, bo albo stoicie, nawet jak macie ten hoker i sobie siedzicie. Jak ktoś nie wie, to hoker to jest taki taborecik, sobie na nim siedzisz i tam strzyżesz i robisz różne rzeczy. No to nawet jeśli siedzisz czy stoisz, to i tak te ręce, ten kręgosłup, to schyla się nad tą myjką. To ma wpływ. I to nie, że ja narzekam. Ale to jest po prostu ciężki zawód, bo ludzie myślą, że nie. I na przykład ja czasami narzekam albo mówię, że to jest ciężki zawód i niektórzy, o, to idź na budowę. Co tu porównywać fryzjera z budową? Ogólnie każdy zawód jest trudny. Każdy wymaga jakiegoś poświęcenia, każdy wymaga jakiegoś wysiłku psychicznego, fizycznego i w ogóle, kurczę. I często w ogóle fryzjerzy są traktowani jako, wiecie, jakiś gorszy sort. O tym już też mówiłem, że a co to za fryzjer, tam taka praca, jeszcze tyle kasy zarabia, coś tam, chociaż nie wiem. Niektórzy mają dziwne myślenie, bo mówią, że fryzjer nie może zarobić powyżej dwójki, inni mówią, że fryzjer zarabia miliony i nie może. Słuchajcie, to wszystko jest zależne od tego, jak potoczycie swoją karierą zawodową. To wszystko jest bardzo ważne, jak to się rozwinie. To wszystko jest bardzo ważne, w jakim kierunku pójdziecie, gdzie siebie widzicie za kilkadziesiąt lat. Pamiętaj też, że bycie fryzjerem nie musi wyglądać tak, że siedzisz tylko w salonie, czy tam stoisz i pracujesz z klientami. Możesz być fryzjerem gwiazd. Możesz być fryzjerem na wybiegach, w sensie z modelkami, pokazy. Możesz być fryzjerem typowo do jakichś sesji. Możesz być fryzjerem w telewizji i czasem w jakichś tam programach. Możesz być fryzjerem prywatnym. Różnie. Możesz to sobie naprawdę użyć i wszystko jest możliwe, tylko musisz po prostu działać. Pracowałem przez te 11 lat jako fryzjer w salonie, ale też zdarzały mi się sesje, pokazy, gazety, telewizja. Różne rzeczy już robiłem. Ten zawód ma w sobie też mnóstwo pięknych rzeczy, bo możesz go rozrzucić i w różny sposób wykonywać. Nie tylko w salonie. Spójrzcie na mnie. Nie, że jestem jakimś wzorem, bo nie o to mi chodzi. Ale ja tak naprawdę teraz pracuję, kiedy chcę. Założyłem własną firmę, ale nie mam swojego salonu, co jest skomplikowane, ale to opowiem wam kiedy indziej. Ale mam swoją firmę, pracuję z kim chcę, kiedy chcę, jak chcę. Mam też teraz kanał na YouTubie i jestem też fryzjerem, ale z tego kanału na YouTubie też już zarabiam kasę. Więc ten zawód daje ogrom możliwości, ma dużo plusów. Możecie też poznać wspaniałych ludzi, bo nie tylko wszyscy są jacyś crazy i dzikie danki. Jeśli chcesz się dowiedzieć, o co chodzi z dziką danką, to tu wyświetli się odcinek. Także to jest naprawdę bardzo dużo tych plusów. Poza tym, to jest taki zawód, wiem, że jest wiele takich zawodów, ale ten zawód należy też do nich, że gdziekolwiek wyjedziesz w świat, zawsze znajdziesz pracę. Zawsze. No, wszyscy robią włosy. Gdziekolwiek nie będziesz w świecie, nie wiem, coś ci odwali,
będziesz miała pomysł, czy miał pomysł, że chcę wyjechać tam, to wszędzie znajdziesz pracę jako fryzjer. Wszędzie, to bez problemu, wszędzie. Tylko miej jakieś umiejętności. I musisz to lubić, bo jeśli tego nie lubisz, jesteś skreślony na samym początku. Wiecie, ile znałem osób jako praktykant jeszcze, którzy mówili, to moja pasja. A ja cały czas mówiłem, że to jest moja pasja, ale marudziłem też, o Jezu, bo ja dużo marudzę, ale ogólnie działam i robię tak, żeby było dobrze. A te osoby, to jest moja pasja. I teraz weźmy sobie na przykład 10 osób, które mówiły, że to jest ich pasja. Wiecie, ile jest fryzjerami teraz? Z 2 osoby? Może 1? Taka pasja. Pasja! Żal. Nie, to nie była pasja. To po prostu jest coś takiego, że ludzie często idą w ten zawód, bo nie wiedzą, co chcą ze sobą robić. I to jest największy błąd. Jeśli nie wiesz, co chcesz zrobić w życiu, nie idź na fryzjera, bo będziesz beznadziejna, będziesz niezadowolona czy niezadowolona do końca swojego życia, będziesz zarabiać w siebie pieniądze, więc jeśli nie wiesz, co w życiu robić, tak pójdę na fryzjera. Bez sensu. To lepiej idź, nie wiem, do Biedronki. I to nic złego, ale na fryzjera, bo będziesz tylko krzywdzić ludzi i będziesz im robić gówno na głowie. Tak, moi drodzy, mam nadzieję, że ten temat jakoś wyczerpałem. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzu. Staram się zawsze odpisywać na wszystkie komentarze. Chyba, że są głupie, to nie odpisuję. Tak. I jeśli wam się podobało, to kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A my widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.